polityka społeczna. Nasz program, nasze pomysły i nasze propozycje. Tu dzisiaj w Rzeszowie chcemy udowodnić, że prawdziwa alternatywa dzisiaj dla prawicowych rządów to Sojusz Lewicy Demokratycznej. Prawdziwa alternatywa dla złej polityki, która jest w Polsce od 6 lat, to Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jesteśmy jedyną partią, która codziennie pokazuje konkretne projekty ustaw. Jesteśmy jedyną partią, która przed wyborami pokazuje, że ma program. Jesteśmy jedyną partią, która rozmawia z ludźmi. Śmieją się z nas inni politycy, że jesteśmy w pociągu, że jesteśmy na skwerze w Rzeszowie, że odwiedzamy szpital, dom dziecka. Oni się boją. Oni potrafią robić tylko wielkie spędy, przywozić działacze autobusami, za te autobusy płacić i to jest jedyny tak naprawdę kontakt, ale ze swoimi ludźmi. My nie boimy się dialogu, nie boimy się rozmowy. Chcemy rozmawiać i chcemy posłuchać, co trzeba w Polsce zmienić, aby nam wszystkim Polakom żyło się lepiej, nie tylko wybranym. Polityka społeczna. Lepsze życie. Lepsze życie należy się Polakom, dlatego że pracowali, pracują, żyją, budują Polskę. Lepsze życie należy się wszystkim, bo sprawiedliwy kraj to kraj, który dostrzega każdego Polaka. Bez względu, czy mieszka w małej miejscowości, czy w dużej miejscowości. Bo sprawiedliwa polityka to taka, która dostrzega ludzi, którzy sobie nie radzą i chce im pomóc. Bo ci potrzebują największej pomocy. Bezpieczeństwo socjalne powinno rozwijać się wraz z rozwojem kraju. A przecież wiele słyszymy. Zielona wyspa, najlepsze wyniki ekonomiczne, najlepszy budżet. A dlaczego nie ma pieniędzy na politykę społeczną i politykę socjalną? Czy z kraju, który się dobrze rozwija, emigruje ponad 2 miliony ludzi w poszukiwaniu pracy? Znacie taki kraj? Poza Polską. Brak zabezpieczenia socjalnego to naruszenie praw konstytucyjnych. Czy dzisiaj ktoś mówi o tym, że konstytucja została naruszona, bo skomercjalizowane są usługi zdrowotne, bo próbuje się tylnymi drzwiami sprzedać oświatę, bo likwiduje przedszkola i żłobki? Czy taki program może zaakceptować Sojusz Lewicy Demokratycznej? Nie. Szanowni Państwo, jeśli nie, to ten zespół, który przygotowuje tak wspaniały program, może nabić sobie guza, jeśli tego nie zrealizuje. Jestem przekonana, że wszyscy Państwo, którzy zapoznają się z programem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i rozważą w swoich sumieniach to wszystko, co w tym programie jest zawarte, zechcą z nami się solidaryzować i będziemy w stanie robić to, co należy, to znaczy realizować to, co dzisiaj chcemy Państwu przedstawić. Taka krótka dygresja. Otóż rano dzisiaj niebiosa płakały nad losem milionów ludzi, którym żyje się źle. A teraz, kiedy mamy okazję przedstawiać program, to słońce zwiastuje nadzieję. Nadzieję na lepsze jutro. Bo o czym ten program jest? Dziękuję bardzo. Bo proszę Państwa, nasz program jest o bolesnych, wstydliwych problemach nieprzynoszących chluby Polsce i nadzieją na lepsze jutro dla milionów ludzi. Na początek kilka, dosłownie kilka danych, gorzkich danych statystycznych. Otóż zdaniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej realizowana w Polsce jest błędna koncepcja polityki społecznej. Bowiem wraz ze wzrostem gospodarczym, którym chwalą się rządzący, poprawia się poziom życia jedynie części Polaków. Sam wzrost gospodarczy nie jest powodem do chwały, jeśli nie wyrównuje, a nie wyrównuje różnic między ludźmi, nie wyrównuje szans, nie redukuje nierówności. Proszę sobie wyobrazić, że w tej Polsce chwalonej na arenie międzynarodowej
prawie 4 miliony Polaków żyje na granicy ubóstwa, a 20% polskich dzieci doświadcza biedy. To jest powód do zmartwienia, a nie do chluby. Ubóstwo w Polsce dotyka nie tylko osób bezrobotnych, ale osób pracujących również, szczególnie tych, którzy pracują za najniższe wynagrodzenie. Polska znajduje się wśród krajów Unii Europejskiej o najwyższym wskaźniku stopy ubóstwa osób pracujących. I potem się dziwimy, że nie płacą, nie mają z czego opłacać czynszu, wykupić leków, zająć się rehabilitacją dziecka niepełnosprawnego czy osoby wymagającej opieki i tak dalej. Nie tylko ludzie, którzy nie mają pracy, ale również ci, którzy mało zarabiają i mają liczniejsze rodziny. W końcu polskim wstydliwym problemem jest to, że rośnie liczba osób zatrudnianych za minimalne wynagrodzenie. I również, o czym już mówił pan przewodniczący Napieralski i pan prezes OPZZ-u, rośnie nam liczba osób zatrudnianych na tak zwane krótkookresowe, jak my mówimy, śmieciowe umowy i samozatrudnienie. A obok tego my dostrzegamy i chcemy to wyraźnie powiedzieć, że w wielu sytuacjach niewłaściwie są adresowane pieniądze, które są przeznaczane na pomoc społeczną. Nie zawsze trafiają tam, gdzie powinny. Często ludzie, którzy nie powinni tych pomocy dostać, ją dostają. Rozwarstwienie dochodowe w Polsce, czyli bogaci i biedni, jest jedno z największych w Europie. Należymy tutaj do czołówki. Proszę Państwa, Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że jeśli chcemy się zmierzyć z problemem demograficznym, a on jest, zachęcać ludzi do zakładania rodzin, do pomnażania, powiększania tych rodzin i umożliwić im godne życie, to musimy zmodyfikować te zasady, które w tej chwili są. Dlatego proponujemy program niwelujący te wszystkie nieprawidłowości. Powstał on z serca nas, z serca, z wiedzy i doświadczenia ludzi, członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej i ludzi lewicy. Program ten oparty jest na dwóch takich zasadniczych przesłankach. Otóż wywodzi się on nie tylko z przekonania, że sprawiedliwa polityka społeczna jest szansą na lepsze życie i musi być szansą na lepsze życie, i to nie tylko poprzez dawanie świadczeń, zasiłków, ale wskazanie drogi ludziom do tego, żeby się usamodzielnili, ale również wywodzi się z przekonania, że właściwa polityka społeczna jest szansą na rozwój gospodarczy. To jest inwestycja, na którą muszą się złożyć ci, których stać, po to, żeby było w Polsce więcej sprawiedliwości. I krótkie resume tego, co za chwilę będziemy mówić. Podstawowe 7 głównych założeń naszego programu. Jeśli się Państwo z nimi zgodzicie, to będę przeszczęśliwa i my wszyscy. Wyrównywanie szans życiowych to pierwsze nasze credo programowe. Skuteczne wyprowadzanie ludzi z biedy to drugie nasze przesłanie programowe. Rzeczywista aktywizacja bezrobotnych to trzecie nasze hasło programowe. Sprawiedliwe wynagrodzenia, sprawiedliwe zasiłki i sprawiedliwe emerytury i renty to czwarte nasze przesłanie programowe. A piąte to są nowe formy pomocy dla osób niepełnosprawnych, nie mogących sami się życiowo obsłużyć, czyli niesamodzielnych życiowo. Zaniedbany temat absolutnie. I po szóste, dziękuję bardzo, po szóste, stop dyskryminacji i dialog społeczny wreszcie na właściwym poziomie. I siódme mówi o tym, że racjonalnie należy gospodarować pieniędzmi przeznaczonymi na politykę społeczną. Racjonalnie je adresować,
bo nie ma tak, żeby rozdmuchać można było ten budżet pomocy społecznej do niebotycznych rozmiarów. Dlatego to, co zdobędziemy z budżetu państwa, trzeba wydawać na tych, którzy bez tego wsparcia żyć nie mogą, a niekoniecznie na tych, którzy są w stanie bez tej pomocy podejść. Naszym celem jest, ażeby rozwarstwienie społeczne zatrzymać, zmniejszać, nie dopuszczać. Co zrobić, żeby zatrzymać biedę? Co zrobić, ażeby zaktywizować również tych, którzy od dawien dawna nie są aktywni? Otóż jedno z kluczowych problemów to jest złe kierowane świadczenia. Kryterium dochodowe w naszym kraju jest od lat niezmieniane. Wynosi zaledwie 351 zł, jest niższy od minimum egzystencji. Od 2004 roku, a więc jedna z najważniejszych propozycji, wzrost tego kryterium dochodowego, które odnosi się zarówno do świadczeń rodzinnych, jak i do pomocy społecznej. W jednym przypadku powinno ono sięgać minimum socjalnego, w drugim przypadku, kiedy sięgamy do pomocy społecznej, do minimum egzystencji. Musi być absolutnie waloryzacja. To jest niespotykane, ażeby przez 7 lat ono było tak niskie i nie było waloryzowane. W ten sposób poza nawiasem są miliony ludzi. Kryterium dochodowe powinno dotyczyć wszystkich świadczeń pieniężnych. Postulujemy również, ażeby nowe świadczenia socjalne były dla rodzin z dziećmi, ponieważ są nierówne szanse z ulgi rodzinnej. Nie mogą korzystać rodziny o najniższych dochodach. Musi podnieść się świadczenie pielęgnacyjne. Osoba w rodzinie poświęca swoje życie, zajmując się członkiem rodziny, którym trzeba się zająć. Nie pracuje, porzuca pracę, a świadczenie pielęgnacyjne dla tych rodzin jest poniżej tak samo właściwie poziomu egzystencji. W Polsce pracy jest bardzo mało, ale również jeżeli znajdziemy tą pracę, to nie oznacza, że z tej pracy możemy wyżyć, że możemy utrzymać siebie samego i nasze rodziny. Aż 12% osób pracujących znajduje się na granicy ubóstwa. To nie jest normalny kraj, normalnie zarządzany, w którym idzie się do pracy i pensja nie wystarcza na minimalne, podstawowe potrzeby. Lewica tej sprawie musi powiedzieć nie. Zwykła przyzwoitość każdego polityka, szczególnie polityków lewicowych, oraz to, że jesteśmy państwem Unii Europejskiej, zmusza nas do tego, aby zmienić wiele w standardach wynagrodzeń w Polsce. Dlatego jako Lewica przede wszystkim opowiadamy się za słusznym postulatem zgłaszanym przez Ruch Związkowy, aby na pierwszym etapie dochodzenia do godziwego wynagrodzenia została podniesiona minimalna płaca. Konia z rzędem temu, który za 1400 zł brutto utrzyma swoją rodzinę. Ta minimalna płaca musi zostać podniesiona do minimum 50% przeciętnego wynagrodzenia. I kolejne tutaj rodzi się pytanie. Dlaczego w Polsce 3400 wynosi średnie wynagrodzenie, a na przykład w podkarpackim, z danych, które otrzymałem, 2700? Jest bardzo prosty mechanizm. Dzisiaj w Polsce nie otrzymuje się pracy i wynagrodzenia z tą pracą związaną na miarę swoich możliwości, predyspozycji, ale na podstawie tego, za ile kto godzi się najmniej pracować. I tego Lewica w Polsce zaakceptować nie może. Szanowni Państwo, otóż kiedy 1 maja 2004 roku przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, podjęliśmy pewnego rodzaju zobowiązanie. To zobowiązanie dotyczyło nie tylko integracji gospodarczej, nie tylko swobodnego przepływu towarów i usług, ale przede wszystkim zobowiązania społecznego. Bo trzeba pamiętać, że Unia Europejska to nie tylko wzrost produktu krajowego brutto, to nie tylko rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim spójność społeczna. Na straży spójności społecznej stoją dwa instrumenty. Działania polityczne, które przekładają się na pieniądze, takie jak Europejski Fundusz Społeczny, oraz prawa. I o tych prawach niestety w Polsce zapomniano. Przewodniczący GUS mówił dzisiaj o karcie praw podstawowych. Otóż my i Wielka Brytania jesteśmy jedynymi krajami, w których ta karta nie obowiązuje. W istocie nie możemy egzekwować swojego prawa, ponieważ nie możemy powołać się w żadnym sądzie na zapisy karty praw podstawowych. A powiedziano nam, że chodzi tutaj o małżeństwa homoseksualne, ale w istocie
podstawowym elementem Karty Praw Podstawowych, szczególnie ważnym dla nas, jest rozdział pod nazwą Solidarność, dotyczący praw społecznych, praw pracowniczych i praw związkowych. O to w istocie chodziło w Karcie Praw Podstawowych. Szanowni Państwo, zanim zacznę króciuteńko, powiem o bardzo ważnym problemie. Ja jako nauczyciel z 25-letnim stażem, pracujący przy placówkach opiekuńczych, przy domach dziecka, mam ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o kwestie biedy i o kwestie właśnie głodu. Pierwszą rzecz, którą bym dzisiaj króciutko chciała scharakteryzować, to właśnie głodne dzieci. Pan przewodniczący Napieralski właściwie dzisiaj zaczął od tego swoje wystąpienie. Mówił, że to jest priorytet działania naszej polityki, żeby zmienić tą rzeczywistość, żeby tych głodnych dzieci w Polsce nie było. Proszę Państwa, co czwarte dziecko w Polsce jest głodne. Raport OECD o tym mówi. Proszę Państwa, bieda ma dzisiaj twarz dziecka. Po prostu dziecko jest coraz biedniejsze i to widać na każdym kroku. To jest wstyd dla rządzących. Rządzący jakby nie widzą tego, tej sytuacji i jakby ukrywają tą sytuację przed opinią publiczną. To są problemy krajów trzeciego świata, a nie rozwiniętej Polski, a nie Polski w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, co my chcemy zrobić? Chcemy, żeby wszystkie dzieci miały dostęp do bezpłatnego posiłku, korzystania z pomocy państwa, jeśli chodzi o dożywianie, żeby każde dziecko mogło w szkole zjeść ciepły posiłek, właściwie pełny obiad, żeby miało dostęp do tego. Chcemy zwiększyć ilość dzieci, które nie będą musiały mieć zaświadczeń. Słuchajcie Państwo, ogromnie trzeba dużo zaświadczeń przedstawiać, żeby głodne dziecko mogło dostać obiad. Nie, my chcemy, żeby bez zaświadczeń dyrektor, pedagog szkolny decydował o tym, kto będzie ten obiad mógł dostać. Jedyne kryterium, które byśmy chcieli, to właśnie głód. Chcemy również, żeby wróciły do szkół stołówki szkolne. Często się zdarza, że tych stołówek nie ma. Chcemy je unowocześnić, chcemy, żeby wróciły. Żadne dziecko w Polsce nie może być głodne. To jest nasze główne założenie naszego programu. Szanowni Państwo, w obecnej chwili, przy tak ustawionym systemie finansowania i braku instytucji pośrednich, do domów pomocy społecznej trafiają osoby, które winny się znaleźć w innego typu placówkach. Te osoby są problemem dla samorządu, ale nie powinny być od razu kierowane do tych placówek. Również znaczącym czynnikiem są skazania socjalne, z powodu których osoba nie może długo mieszkać w swoim domu i zostaje przeniesiona do takiej instytucji, jaką jest dom pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej winien być domem na jesień życia, zabezpieczyć usługi opiekuńcze, opiekę zdrowotną, bogatą ofertę kulturalną. Rozwiązaniem w tej sprawie może być karta seniora, o której piszemy w programie, zapewniająca dostęp do tych usług. Dom pomocy społecznej to miejsce zarówno wygnania i wyboru, częściej jednak wyboru. W związku z powyższym powinniśmy wprowadzić minimalny dochód gwarantowany dla osób osiągających wiek emerytalny, lecz nie osiągających stażu emerytalnego. Wprowadzić wysoko wykwalifikowaną program usług opiekuńczych. Pamiętać o kombatantach. Na początku chciałam zadać pytanie. Czy panie, panowie uważacie, że w Polsce realne, rzeczywiste jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn? Na pewno nie, prawda? Mimo że gwarantuje nam to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. A dlaczego tak się dzieje? Rząd nie zwraca uwagi na to, że kobiety w dalszym ciągu zarabiają średnio 20% mniej. Rząd nie zwraca uwagi na to, że kobiety, które stanowią bardziej wykształconą część społeczeństwa polskiego, zasilają również najczęściej rzesze polskich bezrobotnych. Są przez to również dotknięte długotrwałym bezrobociem. A przecież Polki pracują na kilku etatach. W pracy, w domu, zajmują się dziećmi, innymi członkami rodziny, to na nich w 80% co najmniej ta praca się skupia. Ale dyskryminacja to nie tylko dyskryminacja ze względu na płeć. W Polsce dyskryminacja ma twarz osoby niezamożnej, geja, osób młodych, seniorów. Rząd nie dba o te osoby. O te osoby zadba Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wierzę w to głęboko, że już za kilka miesięcy, prawda? Szanowni Państwo, jeszcze pół roku temu premier Donald Tusk namawiał Polki do jak największego ilościowego rodzenia dzieci. Ale jak rodzić w kraju,
którym zaraz po urlopie macierzyńskim jest się zwalnianym? Jak rodzić w kraju, w którym lepiej w ogóle nie pracować, jeżeli chce się mieć dzieci, bo potem i tak ma się problemy z dostaniem pracy? Polki, Sojusz Lewicy Demokratycznej obiecuje, że kiedy my będziemy rządzić, będziecie mogły rozwijać się w każdej dziedzinie życia społecznego, politycznej, gospodarczej, w jakiej tylko będziecie chciały. Bo wiem, że mężczyźni siedzący na tej sali, ale mężczyźni w całej Polsce dbają i chcą dbać o swoje matki, o swoje siostry, o swoje córki, partnerki i żony. O nie, obiecuję wam to, zadba Sojusz Lewicy Demokratycznej już niedługo.